Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę, sobota i prawo. Jak zauważyliśmy w poniedziałkowej części lekcji, wielu chrześcijan wierzy w to, że prawo Boże zachowuje swoją obowiązującą moc. Jeśli rozumie się realność grzechu, trudno wyobrazić sobie, by można było nie wierzyć, że prawo Boże zachowuje ważność. Jednak, jak doskonale wiemy, kwestia obowiązków chrześcijanina względem prawa Bożego nagle staje się problematyczna, gdy w grę wchodzi posłuszeństwo czwartemu przykazaniu nakazującym świętowanie siódmego dnia tygodnia. Jak na ironię sędzia z Alabamy, który naraził się na problemy przez to, iż nie zgodził się na usunięcie z sali sądowej posągu przedstawiającego dziesięciorgo przykazań, sam łamał te przykazania, gdyż choć starannie świętował niedzielę, nie zachowywał przecież biblijnego przykazania nakazującego odpoczynek w siódmym dniu tygodnia. Jeśli przyjmujemy Biblię w jej dosłownym brzmieniu, to według Jakuba, choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Jakuba 2:10. Amerykański sędzia był winny przestąpienia całego prawa Bożego, bez względu na to, jak gorliwy jego obrońcą się wydawał. W II Mojżeszowej, 20 rozdział, 9-10, wyjaśnione zostało znaczenie przykazania dotyczącego dnia sobotniego. Wersety te wyraźnie wskazują, który dzień tygodnia jest dniem szabatu, siódmy dzień, jak należy się zachować w tym dniu, zaprzestać powszechnej pracy i odpoczywać, aby nie łamać jego świętość. Szabat nie jest przedstawiony jako dzień wytchnienia dla tych, którzy są zbyt słabi, by pracować dzień po dniu bez odpoczynku. Jest przedstawiony raczej jako przerwa w pracy przeznaczona dla wszystkich w celu skupienia uwagi na świętości, to znaczy na wszystkim, co wiąże się z przynależnością do Boga, jako że nie ma w tym polega, że na tym właśnie polega świętość. Po to, aby radować się Jego błogosławieństwami tego dnia i tym wszystkim, co niesie On z sobą. Duchowy potencjał szabatu jest ściśle związany z jego symboliką. Co wymienione poniżej wersety mówią o duchowym znaczeniu soboty? Jak twoje doświadczenie związane z sobotą pomaga ci lepiej docenić to, czego uczą te wersety? Pierwszy, druga Mojżeszowa, 20 rozdział, 11 werset. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Piąta Mojżeszowa, rozdział 5 i werset 15. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię z tamtą ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Druga Mojżeszowa, 31 rozdział i werset 13. Powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami, po wszystkie pokolenia wasze, abyście widzieli, że ja Pan, który was poświęcam. Księga Ezechiela, 20 rozdział i werset 20. Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. I list do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 3-9. Albowiem do opocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. W siódmym dniu bowiem
powiedział gdzieś tak. I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkiego dzieł swoich, a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którzy najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa, nie wejdą. Przecież znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane, dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Dziękuję bardzo.